Witamy w nowym vlogu, w nowej jakości, w nowej kamerze. Zobaczymy, zaczynamy, jak to działa! Vloga. Zaczynamy vloga. Nie widziałaś? Nie. Zaczynamy od śniadania. Stwierdziliśmy, że zaczniemy się zdrowo odżywiać i wracamy do diety, którą kiedyś tam dostaliśmy. Twarożek z suszonymi pomidorami. O, to tobie zrobię to, a ja sobie zrobię jakąś kanapkę. Będzie jedzenie. Będzie szamizna. Rzutkie. To ty zrobisz taką wyczesaną, a mi taki twarożek? Pytam się, czy ci zrobię też wyczesaną? Nie, nie chcę. Czemu ty mi tak robisz zawsze? Ja ci zrobię taką samą, wyciągam... No tak, tak mnie właśnie mój mąż irytuje. Tak wygląda po drugiej stronie kamery zazwyczaj. To co chcesz, bo nie wiem co wyciągać. Twarożek chcę. Co myślą? Jesteś niegrzeczny. To ja sobie zrobię tego twarożka. No to co zrobisz, no przecież... Myślałem, że mi zrobi. Ale mi nie zrobi. Mimo, że ja dzisiaj dla niej zrobiłem bardzo wiele. Co zrobiłeś dla mnie dzisiaj akurat? Akurat dzisiaj co zrobiłeś? Nie budziłem cię do 9. Grał wczoraj cały wieczór. Sama byłam, sprzątałam, myłam gary, czyściłam robota, zrobiłam pranie, powiesiłam pranie, zdjęłam pranie, poukładałam w garderobie. A ty co zrobiłeś wczoraj? Zabiłem parę plugawców. babek wodnych. Uratowałem Yennefer. Tyle się działo. W Nowigradzie byłem na chwilę. Walen. Dużo się tak działo. Tak to jest, jak się zwiedza bez żony. Ile chcesz bułek? Dwie, trzy? Jedną. Ja chcę dwie, a ty chcesz jedną? Mam ci smarować tym twarożkiem, czy sobie będziesz jadł osobno, bo ty inaczej jesz zazwyczaj niż ja. Ale ja sobie zrobię. Widzicie, jesteście mi świadkiem. Palpitacja serca, normalnie nerwowy rozstrój. A to sobie zrób. Bo nie mogę i tak tego wyciągnąć. Wiedziałem, że jednak mi nie zrobi. Ła, to bolało! Chyba tu miałem syfa. Siadło. Kurde, boli. Co tam miałem? Syfa. O, mnie strzasła w syfa. O fuj, aż się rozbryznął. Najczęściej kobiety zabijają w kuchni. No. Trzymajcie się, faceci, z dala od kuchni. No. Bo tam można zginąć. Chcesz takie kanapeczki jak ja, czy twarożek? Twarożek. Jak powiesz mi jeszcze raz, ja sobie sam zrobię, a potem to już wszyscy mają tego dość. A potem, o ja wiedziałem, że ona mi nie zrobi. To jest po prostu... Otworzysz mi to? Bije z ciebie miłość. Emanowuje nią. Kto jest ładny? Nie działa to na mnie. Kto jest? Tak mnie zirytowałeś, że nic to na mnie nie działa. Nic. Kto to taki ładny? Nic, dalej nic nie ruszyło. No kto? Nie, to działa do pewnego czasu, kochanie. Ja wam pokażę, jak to naprawić. No ja, nie da się. Kto jest ładny? Zigmund. No kto jest ładny? Czemu taki jest? Kto jest ładny? No kto? My będziemy dzisiaj... Składać biurka! Nareszcie dotrą nam biurka, więc dzisiaj taka czeka nas mała metamorfoza naszego biura. Jednocześnie będziemy jeszcze zakładać parapet, bo to jest, chyba jest ostatnie pomieszczenie, w którym tego parapetu jeszcze nie założyłem. I jednocześnie było to pierwsze pomieszczenie, w którym ten parapet się pojawił. Ale na razie tam leżał po prostu. Bo fajnie mu było, wentylację miał, inhalację miał. Szukamy ekspresu do kawy, bo bym się kawy napiła. Właśnie patrzyliśmy na różne ekspresy. Jest ich dużo, jeden nam się taki bardzo spodobał. Ale z drogi. Za drogi jeszcze. Biurka stoją! Parapet jest wprawiony już. Jest. Tak sobie wyszedł parapet. Tutaj z dołu już mamy obrobione wszystko. Martusia skończyła czyścić biurko. Będziemy teraz ten cały grajdoł, który tam jest, układać. No to co, bierzemy się za układanie, przesuwanie. Sam sobie to przesunął. Jedziemy do lekarza i znowu jesteśmy spóźnieni i akurat miałam zmierzyć ciśnienie w domu i nie zdążyłam, nie? I tak wyszło. Wracamy właśnie do domu po ginekologu, już spokojnie. Tak, już pomału. Tak, już bez nerwów, już bez stresów. W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni na badania prenatalne, drugie.
Więc wtedy najprawdopodobniej dowiemy się, czy chłopczyk, czy dziewczynka na 100% i damy wam znać. W ogóle malowałam się trochę w aucie. Mam takie maleńkie oczka. Mój mąż jest mistrzem udawania magii. Jak kiedyś będziemy się mieli przebrać na Halloween, to mój mąż przebierze się za magii. A dlaczego? I teraz... Tak. I teraz dodajemy dźwięk magii. No zjadł i wypluł magii. Pójdziemy do Lidla? Ale po co do Lidla? Dobra, do Lidla? Tak, chcę do Lidla. Dziękuję. Bo tam mogą być rzeczy, które ja chcę. Tak. A że jestem miły i zawsze myślę o potrzebach żony? Nie no. Zniemiły. Co? Zniemiły. Często. Ale Martusia jest bardzo taką wytrzymałą osobą i kochającą bardzo, więc to wszystko znosi. Coraz mniejsza ta górka. Oni podbierają tą ziemię. Boże, normalnie masz poziom skupienia muszki i owocówki. Przysięgam Bogu. O tą górę mu chodziło, nie? Martusia, kochana, o góra ziemi. Ale nic nie pobije dzisiaj Martę, bo Marta ma teraz... Marta ma teraz takie, wiesz, wiecie, jak to w ciąży, takie bardzo dużo różnych emocji. Skoki nastroju, bym rzekła. Oj, tragiczne. Od takiego, żeby cię zapuczyła, bo cię uwielbia, do takiego, żeby cię zamordowała, bo cię nienawidzi. No. I dzisiaj najlepsze. Marta przechodzi koło kwiatka. No nie? Nie, najpierw ty dostałeś z rypy. To już, ja już to wyparłem, już nie pamiętam. Ja dostaję tak często z rypy, że już to mi tam już lot to. Ja już się przyzwyczaiłem. A więc tak, Martusia przechodzi koło kwiatka. Przeszła, wraca się, patrzy na niego. Gdzie są kolanowe kliszcze? No bo polewam skurczyzyna nawozem, śmierdzi mi to w ciul, a on dalej nie ma nowych liści. Opierdzieliła kwiatek za to, że nie ma nowych liści. No głupi. Teraz sobie wyobrażacie, jaki to jest poziom stresu, jak się koło Martusi przechodzi, jak nad kwiatkowi się obrywa, a sobie o Krzysiowi, który nie zawsze jest idealny. Ale wiecie, co jest i tak najgorsze w tym wszystkim? Że ja w tej ciąży to mam ultra problem z podejmowaniem decyzji. Wszelakich. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę przekrojoną na pół kromkę, czy nie przekrojoną. Wszystkie materiał decyzje na nawódki podejmuje Krzysiu. Oczywiście nie zawsze właściwe i słuszne, bo Martusia oczywiście, jak już jej przejdzie ten stan takiego niezdecydowania, to uzna, że mój wybór był do dupy, ona by inaczej zrobiła. Ale cóż, trzeba wspierać żonę, bo to podobno trwa tylko do porodu. Później się zmienia i jest już miłą osobą. Jest taka jak przedtem. Kochają. Ja nie zawsze jestem miła. Miła, uczynna. Czasami śniadanku przyniesie. A nie tak teraz, bo Martusia ma jeszcze wiecie jedną co? Rzecz teraz. Wiecie co nam powiedzieli w szkole rodzenia? Wiecie co nam powiedzieli w szkole rodzenia? Że podobno mężowie masują kark żonie. W ogóle mój mąż mnie ino dotknij zasypia. W ciąży jestem. No, co chciałeś dodać? Chciałem dodać, że Martusia ma teraz takie stany, nowe stany, typu głód paniczny. Czyli tak, mówię, leżymy sobie, odpoczywamy, oglądamy sobie telewizję albo coś i nagle ni stąd i ni zowąd jest sielanka, głaszczę Martusię po nóżkach, robię jej masaż nóżek, a to kanapka, głodna kanapka, no. Nie jestem w stanie nad tym zapanować, włącza mi się taka panika, że szok, no. Jakby już nic na świecie nie istniało, to miał być mój ostatni posiłek przed końcem świata, a ja go nie zjadłam. Ale raz mu powiedziałam tak, żeby było. Leżymy sobie, sielanka, głaszcze mi nóżki. Ja mówię, kochanie, może by naskrobał być ziemniaki, no bo przydałoby się zrobić jeść, bo już widziałam na zegarze, że za niedługo dopadnie mnie głód paniczny. Powiedział zaraz, a ja nienawidzę słowa zaraz. Obrzydliwie go nienawidzę aktualnie. 10 minut później włączył się głód paniczny i dostał zjebę. Ja mówię, mówiłam, żebyś naskrobał ziemniaków. Nic nie przytałaś, jesteś idealna. Dobrze się czuję, tylko dzięki niemu. To Lidl, tak? Tak, jedziemy do Lidla, bo ja też potrzebuję. I to nie dlatego jedziemy, bo ja potrzebuję, tylko dlatego, że ty potrzebujesz, a ja jestem przy okazji. Ale jak ogląda to jakaś kobieta, która nawet nie jest w ciąży, żeby się zirytowała, jakby i tak facetka to... Co, że spełniam twoje życzenia? To jest moment do irytacji? Już nie wiem. Mówiłam, że mam problem z podjęciem decyzji. Za niedługo wrócę do tematu.
No to co, my kończymy tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał i zapraszamy na kolejny. Także do zobaczyska. Pa!